Czym jest DDA, czym jest DDD? Co mają wspólnego, czym się różnią i co to dla nas oznacza? Witam Cię w kolejnym odcinku z serii o DDA. Ja nazywam się Marita Woźny, jestem psychologiem i psychoterapeutą. W poprzednich odcinkach omówiłam, co to jest DDA, czym jest syndrom DDA i jak to wpływa na życie dorosłego człowieka. Linki znajdziesz w opisie tego filmu, ale też zachęcam Cię do oglądania całej playlisty o tym, jak wpływa dzieciństwo na nasze dorosłe życie, ponieważ znajdziesz tam dużo więcej materiałów i dużo dłuższych live'ów, które dla Ciebie zostawiłam. W dzisiejszym odcinku rozłożymy na czynniki pierwsze dwa skróty DDA i DDD. Czy istnieje coś takiego jak syndrom DDA? Coraz częściej mówi się o tym, żeby odchodzić od takiego nazewnictwa, dlatego też, że gdyby zapytać, czym różni się syndrom od DDA, od DDD, to można powiedzieć, że niczym, poza jedną rzeczą. Mianowicie przy DDA określona jest bardzo dokładnie przyczyna tej trudności. Bycie dorosłym dzieckiem alkoholika, czyli dokładnie wiemy, co wywołało trudności, z którymi zmaga się osoba dorosła, dorosłe dziecko, a był nią właśnie alkohol. Natomiast jeśli chodzi o DDD, czyli dorosłe dziecko, problem dysfunkcyjny, ta przyczyna jest nieokreślona. Jeśli chodzi o tą nieokreśloną dysfunkcję, to ona w różnych rodzinach może być różna. Może to być emocjonalna nieobecność rodzica, może to być przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, może być fizyczna nieobecność, rozwód, jakiś fanatyzm religijny, nadopiekuńczość. Mogą to być też wykorzystania nie tylko na tle seksualnym, różnego rodzaju nadużycia, nadmiarowość w opiece, czy właśnie uzależnienia różnego rodzaju, nie tylko od alkoholu. Co więcej, jeśli dorosłe dziecko alkoholików różnią się od pozostałych, to różnica dotyczy nie tyle szczególnych cech, co bardziej nasilenia tych cech. Więc można powiedzieć czy przyjąć, że pewne cechy będą się ujawniały, jednak u dzieci alkoholików cechy te mogą być intensywne, bardzo mocne. I z tego też powodu osoby, które miały trudne dzieciństwo, właśnie nie zawsze mają kontakt, nie uważają, że są dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ponieważ dysfunkcja kojarzy się z jakąś patologią, z czymś po prostu na granicy zdrowia i życia, z jakimś totalnym opuszczeniem, nie wiem, życiem bez rodziców. Tego też powodu osoby, które miały trudne dzieciństwo, nie zawsze mają też z tym kontakt, ponieważ umniejszają temu, co się wydarzyło i mają poczucie, że jak takie duże słowo się pojawia, jak dysfunkcja, to o nich to nie mówi, ich to nie dotyczy, ponieważ oni nie mieli aż tak trudno. Dysfunkcja kojarzy się z czymś dużym, grubym, większego kalibru, więc jeśli dodamy do tego różnego rodzaju mechanizmy obronne, które pozwalały nam przeżyć w tym dzieciństwie, na przykład racjonalizacja, że nic trudnego się nie przytrafiło, inni mają gorzej, a to, że tam jednego klapsa mi rodzic dał, to co to w sumie wielkiego, przecież jeszcze na ludzi wyszedłem w tym wszystkim. Albo idą w stronę idealizacji i zaprzeczania tego, że działo się coś trudnego. Czyli u mnie nie było tak źle. Także podsumowując, jedyna różnica, jaka jest pomiędzy tymi dwoma określeniami, to jest określona albo nieokreślona przyczyna trudności, która na nas wpłynęła. Dlatego też ja w swoich materiałach bardzo często mówię o trudnym dzieciństwie, którego doświadczyliśmy większości osób w Polsce i ta trudność może być właśnie o bardzo różnym nasileniu i to nie tyle diagnoza czy etykieta jest nam potrzebna, co bardziej skoncentrowanie się na tym, co ten wpływ dzieciństwa na nas zrobił. I tutaj właśnie Cię odsyłam do mojego e-booka Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację, gdzie poruszam nie tylko kwestie DDA i DDD, choć w dużej mierze, ale też inne schematy, inne wpływy trudności, które wpłynęły na nasze życie, ale nie muszą go determinować. W kolejnym odcinku tej serii dowiesz się, jakie są cechy DDA, więc zapraszam Cię do oglądania. Dziękuję Ci też za oglądanie tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, lub po prostu chcesz się podzielić jakąś swoją refleksją, swoim zdaniem, to możesz to zrobić w komentarzu. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami, więc do zobaczenia wkrótce.